Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Xazax, a to jest StarCraft 2 i postanowiłem sobie nagrać po prostu zwykłego meczyka, którego rozgrywam na laderze, czyli w lidze brązowej. Nie miałem za bardzo co nagrać, a postanowiłem coś nagrać w miarę na szybko, dlatego też nie ma kamerki z moją facjatą. I nie będzie to na pewno mecz, w którym się chwalę skillem, jakimś super APM-em, koreańskim trybem i tak dalej. A po prostu taka sobie rozgryweczka, gdzie po prostu pogadam z wami, mniej więcej przedstawię wam tą grę. Nie jest taka straszna, jak ją malują. Może być strasznego przeciwnika. W pewnym sensie. Ale nie dla mnie, bo jestem trochę już ogarnięty w to, a że zostałem zrzucony ligę niżej, to przeciwników mam też z ligi niżej, więc nie powinno być dużego problemu ze skillem podczas nagrywania, co zwykle jest moim największym problemem, bo kiedy zaczynam nagrywać, zresztą większość ludzi też tak ma, kiedy zaczynam nagrywać, po prostu skill spada mi o 100%. Tak więc okej. Zbudowaliśmy supply depota, który zwiększa limit armii i w tym samym czasie budujemy baraki, czyli pierwszy budynek produkcyjny do produkcji podstawowych jednostek. Oraz ciągle produkujemy STV-ki, czyli naszych budowniczych. Tutaj mamy ustawione pod czwóreczką taki hotkey do bazy głównej i pod piąteczką do tych baraków, a na jedyneczce mam naszego STV-a, który poszedł zeskautować przeciwnika, co on robi. A w czasie, kiedy robią się baraki, my od razu zbudujemy reaktor, żeby wydobywać gaz. A nasz przeciwnik widać, że jest z brązu, bo tutaj tego koleżka atakuj. Nie umisz, czy co? Okej, tutaj już przebudowujemy w to. Tu dajemy dwa razy Marine. Nie umisz go atakować? O, właśnie o to mi chodziło. Tak, wpuść mnie do bazy. Okej, tutaj mamy wszystko. Wszystko tak jak należy. Tylko zbudujemy kolejnego supplya. I po chwili zbudujemy kolejny. Wpuścił mnie. Kurczę, myślałem, że zobaczę, co ma. Co tu było. Nie zauważyłem. Aha, no ja nie jestem Koreańczykiem. I no nie jestem jednak taki dobry, jaki bym chciał być. Aczkolwiek jakimś profesjonalnym graczem też bym nie chciał za bardzo nigdy być. I zrobiłem podstawowy błąd. Wybudowałem baraki koło siebie. Teraz będą się od nimi przelatywać jednymi, żeby wybudować dobudówkę. Na tym etapie podejrzewam, że zaraz chyba zabiorę się za rozbudowanie swojej bazy, czyli robienie ekspansji. Ciekaw jestem, jak szybko zrobi to mój przeciwnik. Przydałoby się tam kogoś mieć, żeby to widzieć. A ja pierwsze co zrobimy. Podobno Koreańcy opracowali, że 10 na 10 Marines, a może nie będę was wdrażał w takie szczegóły. No, tutaj wybudujemy reaktor, tak jak mówiłem, trzeba przelecieć trochę. Kolejne raksy. Nie zapominamy o produkcji. Jak będę zapominał o produkcji, to mi przypominajcie, hehe. Taki sucharek. Bo jak macie mnie niby przypomnieć, tudum cz, badum cz i tak dalej. Mamy 21 na 27, czyli jeszcze tak bardzo nie potrzebujemy budowania kolejnego supplya, a w tym czasie zrobimy steampacka, czyli coś, co przyspieszy naszych Marines, ale zabierze im życie i zabierzemy się za budowanie ekspansji, czyli rozbudowanie naszej bazy. Okej. I wysyłamy kolejnego do gazu. Kolejne reaksy też dostaną reaktor. Tu będę bardziej szedł Marines i trochę maruderów. Aha. Okej, trzeba szybko zbudować supply depota, czyli to, o czym mówiłem, że jeszcze nie ma strachu, a okazało się, że jest. Okej. Minerały. Minerałów mam mało, z tego powodu, że nakazaliśmy budować ekspansję, to jest najdroższy budynek. Kosztuje aż 400 minerałów. Jest to po prostu no, taki poważny krok, że tak powiem, który spowalnia dużą gospodarkę. Przepraszam, spowalnia... jakby to powiedzieć, szybką produkcję jednostek i tak dalej, bo wiadomo, pieniądze lecą na coś innego.
Okej, okay, co my mamy, co tu my tu musimy jeszcze zrobić? Kolejny budynek produkcyjny, którym będzie fabryka, z której są, wychodzą bardzo fajne jednostki, oraz Engineering Bay, czyli budynek, który pozwala nam ulepszać nasze podstawowe jednostki naziemne oraz umożliwia nam budowanie wieżyczek antypowietrznych. Tak w skrócie. Okej, okay, pod piąteczką nic się nie dzieje, trzeba nakazać zbudować trzech marinów. Nasi opieprzający się SCV muszą zabrać się do roboty. Okej, okay, co pierwsze będzie? Będzie pierwszy Engineering Bay, czyli pan tutaj po zbudowaniu jego wybuduje wieżyczkę przy linii minerałów, żebyśmy nie mieli żadnego zrzutu, a my w tym czasie zrobimy, zobaczymy co on tu ma, baraki, tak. Nie ma wieżyczek, czyli mógłbym mu coś zrzucić. Dużo bardzo raksów. Okej, okay, tu przenosimy. O, shit! Trzeba się zająć naszym delikwentem. Mamy steampaka, tak więc nie ma źle. Albo jest źle, przegrywamy! Okej. Okay. Musimy teraz rzucić do boju nasze STV-ki. Jeżeli nasz przeciwnik jest ogarnięty, to powinien się wycofywać i to bardzo szybko. Chyba mu przycięło kompa i to konkretnie. Czyżbym dostał darmową wygraną, kiedy przegrywałem? Ciekaw jestem tego bardzo. Odczekamy. No widzicie, nawet jak tutaj się przegrywa, to można wygrać. Bardzo mnie to cieszy. Miałem 500 gazu, czyli o wiele za dużo na ten moment i za mało minerałów. Popełniłem dużo błędów ogólnie, no. Nie pilnowałem rampy, nie pilnowałem co robi przeciwnik. I poszedłem za bardzo ekonomicznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego mój przeciwnik wpadł z większą liczbą marines niż ja. No i odliczamy 9, 8, 7, tak jak na Sylwestrze. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i... no, nie był to pokaz skilla. Przeciwnik z niższej ligi mnie pokonał jednak. No, jednak widzicie, opada ten skill, kiedy się nagrywa. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was. Trochę powiedziałem o tej grze. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych jakichś tam odcinkach. Dzięki wam wielkie. Na razie.